Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, 1 maja, prawdziwa majówka jest tutaj na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Mazury. Gołębnik ten mamy teraz na pierwszym planie. No troszeczkę pod słońce filmujemy, no ale i inaczej nie da rady. Tam już jest przyjętych ponad 400 gołębi. Tutaj w miejscowości Popowo, gdzie teraz się znajdujemy, dzisiaj się odbywa takie uroczyste otwarcie. Wprawdzie gołębie są już przyjmowane wcześniej, dlatego jest ich 400. Tutaj w dalszym ciągu Woltek i Sylwester przyjmują gołębie, te, które dzisiaj tutaj hodowcy, którzy przyjechali tutaj spędzić majówkę, przywieźli. Zobaczmy, są przygotowane tam takie pod hotelem, tutaj pod restauracją stoły, gdzie się odbędzie przyjęcie takie. Natomiast teraz tam widzimy pod wiatą, pod tymi zadaszeniami, trwa przyjmowanie gołębi. Mamy dzisiaj godzinę już 10 rano, jest bardzo, bardzo ciepło. Tutaj oni zaczęli już o 8. Widzimy, troszeczkę gości przybyło, na pewno będzie jeszcze ich więcej. Tutaj widzimy, jeżeli patrzymy na rejestrację, są z bardzo wielu różnych miejscowości. Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Mazury w tym roku ma pierwszą edycję. Będziemy mogli tutaj dobrze za chwilkę z Wojtkiem porozmawiać. Pokażemy, jak to wygląda. Widzieliśmy też gości z zagranicy. Widzieliśmy przedstawiciela rodziny Herbot. Raf, zdaje się, jest. Także zobaczymy. Widziałem też dużo innych znajomych kolegów tutaj z Polski, z różnych rejonów, tak jak powiedziałem. Ja przyjechałem spod Gdańska, ale widziałem też spod Warszawy. No, nie jest to tak daleko, ale zawsze jednak trzeba tutaj ten jakiś kilometr pokonać. O, zobaczmy. Kolega Wojciech tam jest, podejdziemy do niego. Zobaczymy. Widzę Wojciech z Syrkiem, organizatorzy. Jak już jesteście, to ja witam. Powiedzcie, jak się nazywa, jak tutaj wygląda dzisiaj plan tego dnia, tej majówki. Plan. Od rana wielki młyn. Hodowcy nawieźli, poprzewozili gołąbki, właśnie przyjmujemy. Nie wiem, jest w tej chwili, dzisiaj pewnie koło 100 przywieźli, może więcej. Tam wcześniej mówiłem, że było 400, tak? Gołębnik, no w ogóle wszystkich jest koło 400, nawet może więcej, bo jeszcze nie wszyscy zdali. Może ponad 400, dzień dzisiejszy, dwa tygodnie temu zaczęliśmy przyjmować, może trochę więcej jak ponad dwa tygodnie. I także tutaj ciągle młyn, ciągle młyn. Widzę, że tutaj macie też od razu szczepionkę, tak na miejscu? Tak, od razu szczepimy. Szczepiacie te gołębie? Szczepicie je? Od razu dajemy tą z Belgawetu. Tak, Belgawet Cypher, Sykotri. To dostają każdy gołębik, gołąb dostaje kapelusz. Na dzień dobry. Tak, na dzień dobry. Dostaje po dwóch tygodniach. Szczepiacie, czyli możemy pokazać? 54-30. Kolumbotki. Tak, szopstwa. Troszeczkę tutaj widzę do pomocy. Tak, Mirek. Kolega Mirosław. Przedstawiam tu przyjaciół. Tak wygląda formularz. 35, tak. Chipa też już zakładacie? Nie. Tak wygląda formularz zgłoszeniowy, tu widzimy. Dobrze, jaki to plan dalej jest? Tutaj nastąpi to jest przyjęcie gołębi. No, przyjęcie gołębi. My tego nie pokazujemy tutaj. Przyjęcie się zakończy, przyjmowanie, przyniesiemy się tam. Zaraz będzie część taka. My tu jeszcze tak w międzyczasie pojedziemy sobie później do sklepu, pokażemy ten sklep, bo tutaj przy okazji przy okazji tutaj tego, że kolega Wojciech jest współorganizatorem wspólnego gołębnika, międzynarodowego wspólnego gołębnika Mazury, jest również, ma sklep internetowy też między innymi. Internetowy, stacjonarny. Tak, wszystko dla gołębi. Zobaczyć na stoisku tam w kiermaszu, kiedy był wiosenny kiermasz gołębi w Katowicach. Tam widzieliśmy produkty Herbotsa i tutaj widziałem Raf chyba jest teraz. Raf jest, wczoraj przyleciał. Jest gdzieś Raf, nie wiem gdzie on. O, jest tutaj. I w kondycji nawet dobre jest, widzę. Także Herbotsa macie produkty tej firmy, co przed chwilą widzieliśmy, Belgawet Cypher. Raf, jakie jeszcze Raf dzisiaj. Van He? Van He, Herbotsa, Belgawet. Jeśli chodzi o belgijskie produkty, tak? De Verda. Czy Raf się będzie zajmował opieką nad gołębiami? Tak, będziemy te próbki wysyłali kurierem do Rafa raz w tygodniu, Raf będzie je badał, nie? Tak? A to nie będzie za ten raz w tygodniu, to będzie, że tak powiem, dojadą? Tak? Ale tutaj kurier jeździ z Ełku, wiesz? On jeździ dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu, także na spokojnie to ogarniemy. Sylwek, ty tu będziesz, przepraszam ci przerwę, Sylwek, ty będziesz siedział na miejscu cały czas. Teraz też czy w Belgii tam u siebie? No, teraz jadę, wracam. A to przywozisz gołębie czas. Przywodzisz też gołębie z zagranicy? Tak, tak, tutaj dużo macie gołębi z zagranicy? Mamy już De Verda gołębie, mamy chyba z 10 razy. Czy Raf też jakieś? Nie, tego Raf jeszcze nie dojdzie. Ja do 12. Gołębie do kiedy mają być przyjmowane?
do 20 bodajże 7 maja. Maja. Tak. Czyli ma, no i po maju się będzie ten. Ponad tak, jest nawet ponad plan, go by spokojnie się zmieszczył, bo jest po 10 miejsc w każdym boksie wolnych, czyli po 100 miejsc jest wolnych, miejsc, w których mają być gołębie, a nie miejsca wspólne gołębie. Listę mamy zamkniętą, jest jeszcze kilka osób, chyba 8 osób, które nie zapłaciły, myślę, że... Ale nie podały nazwisk. Nie. Nie, myślę, że będzie dobrze. Tak, czy ten samochód, który tam stoi, to jest samochód, który będziecie tego lubię wywozić? Tak, właśnie wczoraj przywieźliśmy tą kabinkę. To jest Giraldego? Czy nie? Nie, to ja prywatnie, wiesz, koło Krakowa, nie pamiętam miejscowości, ktoś prywatnie mi robił, że tym będą wożone gołębie. Tak, na razie dziękujemy. Jest 48 klatek, maksymalnie po 30 gołębi. Także na spokojnie. Nie będzie brzydzenia. Nie, absolutnie. A tutaj na razie będziemy przeszkadzać, także później jeszcze porozmawiamy i będziemy pokazywać, co tutaj się na bieżąco. Podczas tej majówki, dzień, przejdziemy się czasem, to trwania majówki. Dzień, dwa, trzy, do ostatniego gościa. O Boże, nie, Katy Siły lepiej nie mówmy, bo widzieliśmy takich, co utracili siły, ale o tym nie będziemy wspominać. Ja nie widziałem. Na razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Tam widzimy, pod tym zadaszeniem trwa przyjmowanie gołębi, a gołębie, które tam zostaną przyjęte, są zasiedlane tutaj w tych gołębnikach. Zobaczmy tutaj w tym pierwszym gołębniku. Mamy już i wloty zamontowane, tam jest pod system anteny, system ANC. Tutaj widzimy przed każdym gołębnikiem, przed jedną częścią jest woliera. Są takie gołębniki składające się tak jakby niejako z dwóch boksów. Tam chyba tak to wygląda, na razie nie będziemy wchodzić, ale zobaczmy tych gołębników. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć i taki siódmy malutki. Nie wiem, czy tam ten, to jest też gołębnik, to jakaś izolatka będzie. Chyba będzie jakiś taki... rekonwalescencja. Znaczy to powiedział kolega Andrzej kiedyś, Karczewski w Szprotawie, hospicjum. Tak, może i tak. Bardziej takie, bo prawda jest też taka, że takie młode... Ale ja miałem gołąbka, który mi ciężko chodził, a później chodził jako roczny, świetnie. Ja nie mówię, że nie, broń Boże, ale tak, widzimy, są takie, każdy gołębnik niejako oddzielny. Tutaj są zdania podzielone, to kolega mówił, że lepiej by było, jakby był jeden cały, tak? No chyba tak, no takie by było, mi się wydaje, żeby było tak jakby... Może ja się mylę, może tak... No ale to jako kolega może... powiedział, że mówi, że lepiej, wydaje mi się, żeby było razem wszystko. Żeby było razem, no. To są lepiej. Zdania różne, podzielone, ale my w każdym razie teraz już widzimy, są tutaj każdy tak jakby gołębnik oddzielony od siebie taką przestrzenią metr, tam bo jest półtora. W praktyce to musieliby przerabiać ten ogólnik. No nie, ale to jest, bo wydaje, to rozwiązanie wszystko, mi się no też podoba. Dobrze, to. Dobrze jest. Zobaczmy, bardzo ładnie są, tak. O właśnie, co warto bardzo podkreślić, nie ma żadnych tutaj drutów, nic, kompletnie jest czysty, czysta przestrzeń. O. Jastrząb nie pogoni od. Podobnie było też na Mazowszu, tam u kolegi Roberta Fedorowicza, Pawła Barnowskiego, ja kiedy mieli na Mazowszu tam. Oni też mieli bardzo ładne okolice, było płasko, nie było tych drutów żadnych. Ale tu jest lepiej. Tu jest lepiej. Kolega się nam przedstawi jeszcze, bo tak rozmawialiśmy. Piwowarski Ryszard. I skąd kolega jest? Ja lotuję w Nizicy. Nie, to blisko. Oddział Nizice, tak. Tak. I też dał kolega tej gołębie? Tak, dałem. Ile? 6 sztuk. A wcześniej dawał kolega też na jakieś inne gołębniki wspólne, czy nie? Dawałem do Rogowa, do Baranowskich. I jakie były sukcesy? No, u Baranowskich coś tam wygrałem, już nie pamiętam. W Rogowie też coś wygrałem, no. Dobrze. A to dyplom czy pieniądze? Znaczy pieniądze. Pieniądze. No. Dyplom się nie liczy. Oczywiście. Ktoś da wygrać, to nie wygra najlepszy gołąb. Tu po prostu mi trochę szczęścia w takim układzie. Już widzę, że kolega się tłumaczy. Nie, ja się nie tłumaczę, ja dobrze gram. Tylko jedna rzecz jest, ale to nie chodzi o to. To chodzi o samo frajdę. Oczywiście. No i właśnie dzisiaj mamy taką majóweczkę, no możemy się spotkać. Zobaczmy to. Ja z kolegą tutaj na spółkę daliśmy. I to jak tutaj pod jakim nazwiskiem? Kolega się przedstawił. Piwowarski Kocięcki. Kolega Kocięcki, tak? Kocięcki, no. I teraz oddział? Nie, Mława. Oddział Mława. Mława. No to poświąt też, Mława z Nidzicą też jest blisko. Tak, ale my to obok siebie mieszkamy blisko tam. Dobrze. Blisko mieszkacie, a teraz ja w obiektywę was nie mogę objąć, razem muszę tak jeździć. Brawo, tak blisko. Ale to jakoś zaraz, to później to nadrobimy. Także na razie dziękujemy. I będziemy tutaj dalej relacjonować, co się dzieje podczas tej majówki. Tutaj widzimy na pierwszym planie kolegów, którzy nam się przedstawią. Mateusz Urban i Romuald Dudek. Z jakiego oddziału? Oddział Szczytno 246. Czy to po sąsiedzku praktycznie, bo jak przyszedł to do was jechałem, to też ze 100 km to jest, co? O, 90 coś takiego. Km. Ale zobaczmy tutaj, bo już tam się skończyło przyjmowanie gołębi, tam jeszcze resztki są, ale już koledzy zasiedli do stołu, tam jakiś poczęstunek jest przygotowany, ale w międzyczasie tutaj się kolegów zapytamy, właśnie co ich tutaj skłoniło do przyjazdu. No ja akurat zgłaszam drużynę na wspólny gołębnik. Drużyna tutaj od razu powiedzmy o zasadach, ile liczy gołębi tutaj? 5 plus 1 rezerwowy gołąbek z
zgłoszone zostały, dzisiaj przyjęte, także... A przywieźliście, nie wcześniej, a kolega? A że jest tu najbliższy gołębnik jak w naszej okolicy, więc przyjechaliśmy zobaczyć, jak to się odbywa i tak dalej. Wielu hodowców przyjechało, nawet czołowych hodowców, więc spotkać się, porozmawiać. Porozmawiać, widzimy coraz właśnie tutaj tak więcej jest. Przybywa. Także pomału też tam zasiądziemy do stołu, będziemy tutaj z nimi się różnie gościć, bo też może za darmowe piwo i poczęstunek jest. Nie, to nie o to chodzi. A teraz jeszcze powiedzcie, bo u was mamy teraz dzisiaj 1 maja, w niedzielę, kiedy byliśmy u kolegi Zbyszka Leksiaka, tam w oddziale 053 Myszków był już pierwszy lot. U was też był już pierwszy lot? Tak, a jaki numer oddziału to jest jeszcze szczytno? 246 szczyt. Tak. Ile oddział liczy hodowców? No około 100 hodowców na to chwilę, nawet bo jedna sekcja jedna odeszła. Było dużo więcej, w tamtym roku było 160. Jedna sekcja odeszła, tak. I do jakiego oddziału poszło? Do Nidzicy. Do Nidzicy, więc troszeczkę się zmniejszyło. Tam z Nidzicy rozmawialiśmy z nimi. Tak. Ale oni się nie chwalili, że przyjęli jakąś sekcję, no? No nie wiem. Sekcja Wielbark odeszła od naszego oddziału. Dla nich może lepiej, bo jest tam oddział Nidzica nie jest dużym oddziałem, więc dla nas trochę sparał, a dla nas to spokojnie wystarczy, bo były nawet kłopoty na początku. Nie, no kolega się cieszy, bo już słyszałem, tutaj właśnie mówił kolega, że pierwszego gołębia miał, tak? No może nie pierwszego, ale tak, tak. No, to pierwsze od Demaropolka, tak. Cztery pierwsze nawet. No. Cztery pierwsze? Tak. Odszedł z naszego oddziału, poszedł do Nidzicy. Ale tutaj kolega też miał pierwszego u siebie w oddziale w tym szczycie. Znaczy, teraz, tak? Czy nie wiem, czy nie pierwszego, ale no dobry był lot dla mnie. Dobry był lot? A jaki mieliście lot długi? Nie, 140 km. Skąd wylecicie? Z Płocka. To jest na wschód od was. Na zachód, przepraszam. Południowy zachód tak bardziej. I wszystkie loty tak. Później też macie tak, czy z zagranicy też jakieś loty? Nie, z zagranicy i lecimy z zachodu. A krajowy lecimy na południowy zachód. Żeby tak troszeczkę wyrównać kilometry, żeby tak, bo tam różnie sekcje są rozrzucone, nie? To Sławomir, nie? Będzie leciał teraz. No. To będziemy musieli wyłączyć za chwilę, bo nam tutaj z YouTube wywalą te oprawy autorskie. No tak. A tutaj jeszcze kolega wspominał, że gołębniki buduje, tak? Tak, teraz akurat budowałem gołębnik u hodowcy z naszego oddziału. No już kilka na gołębniku zbudowałem. To jeszcze podaj numer telefonu, żeby jak ktoś będzie chciał, to mógł zamówić. 505 609 206. I jeszcze imię, nazwisko raz? Mateusz Urban. I będzie produkcja gołębników. A ja jeszcze wspomnę, że należę do tej spółki, która pierwsza w Polsce założyła wspólny gołębnik. To dziwi się tym gołębnikiem. W Szczytnie, Romany konkretnie, to były lata 90-2000. No to rzeczywiście, to bardzo dawno, bo ja pamiętam pierwsze gołębniki w Polsce, to kolega w Trzebini Tadek Nowak miał i Leszek Blechar z Kociubą mieli w tym, to w Wierzmanowicach. 2003, drugi rok, nie? I my tak, jedni z pierwszych, którzy graliśmy w Niemczech na gołębnikach, to były jeszcze wcześniejsze lata, to były 1995 u Sztala. Daliśmy dwa razy, raz mieliśmy nic, raz mieliśmy 49. No i w Szwajcarii, albo w Alps, już nie pamiętam, mieliśmy czwartego. No, bardzo ciekawe. A ten w Polsce gołębnik wam wtedy ile sezonów prowadziliście? Dwa sezony. Jaką mieliście obsadę mniej więcej? Niedużą. Były zainteresowanie przeważnie gołębi, bo to była spółka nasza z hodowcami z Niemiec. Mhm. I przeważnie były to gołębie z Niemiec, bo u nas nie było to popularne. I wtedy... Cenowo też jeszcze chyba tak, było takie, że... to było 200 zł za gołębia, wtedy może nie było, ale to było takie trochę nowość u nas. I wtedy wystąpiła choroba krów czy coś takiego i nie mogliśmy przewieźć gołębi z Niemiec i po dwóch latach zrezygnowaliśmy. To hurtem wtedy robili tak, że jak coś choruje, to już wtedy wszystkie zwierzęta. No, teraz my to doświadczyliśmy dwa lata temu, kiedy ptasia grypa, która w ogóle nie występuje praktycznie, wirus u gołębi, to spowodował, że i wystawa się nie odbyła i były problemy z transportem. Może nie ta przerwa, być może na pewno pociągnęlibyśmy dłużej, bo ten kolega z Niemiec, on też dawał nas wspólne gołębniki do Niemiec, do Szwajcarii, nie? On między innymi nasze gołębie tam zawoził. Wtedy jeszcze nie było internetu, było to bardzo tak dość trudne, Bo ja żeby pamiętam, to zareklamować. To był przecież internet lata 90. Internet wtedy chodził na łączach telefonicznych, takie słynne, to było troszeczkę ciężko, ale myślę, żeby to się rozwinęło, bo były to udane loty. Już wtedy finał był 420 km. Tu w Szczytnie mieliście to gdzieś? Tak, Szczytnie. Ja Szczytno bardzo miło wspominam, bo jak byłem młody, tak miałem po 20 lat, to właśnie takie obok Szczytna jest taka miejscowość Jedwabno i obok miejscowość Narty, jezioro Świętajno. I tam pamiętam zawsze wtedy dziewczyny.
Moja jest piękny młody, tajna. No widzisz, słuchaj, kurde. Jest piękny hotel. Piękne jezioro, ja tam piękny wiem. Hotel teraz wybudowany. Tam przyjeżdżałem na wakacje, tam te dziewczyny były zawsze, no. Tak jak teraz jestem już 50 lat prawie, to tam wtedy one miały po 20. Nie? No, no, rozumiem. To, to i tak czasy, te Mazury, to się bardzo miło wspomina. Krzysiu, umieścisz to na YouTubie i żona będzie miała pretensje. Nie, nie, spokojnie, tutaj jeszcze kolegę Jakuba widzę i Kamila, także porozmawiamy zaraz. Dobrze, także bardzo dziękujemy. Dziękuję i zapraszamy bardzo. Wszystkich tutaj do przyjazdu, jeszcze może ktoś na majówkę tutaj zdąży, bo film się postaram dzisiaj zamieścić tą pierwszą część, ale tak jak Wojtek powiedział, to będzie jeszcze trwało niedługo. No, także no zapraszamy tak. Wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Również. Pozdrawiam. No i widzimy podczas majówki, mamy taką uroczystość, że kolega ma Sylwester 43 urodziny, teraz jesteśmy przy dzieleniu torta, ja się troszeczkę spóźniłem, widzę tylko połówki już przecięte gołębi, ale proszę mi wierzyć, tutaj były dwa takie gołąbki do siebie zwrócone na tym torcie, który właśnie dla Sylwka był tutaj przygotowany. Zobaczmy, tutaj są goście, jest cieplutko, przy stole, tak jak mówiliśmy, tutaj trwała już ta wysiada, trwa cały czas, lokalne rarytasy, pyzy takie mamy, jakieś nie, te pyzy nie, takie kofeciki, teraz sobie posmakujemy. Na grilla, pan! Także widzimy, tak wygląda impreza. No i mamy kolejny element podczas majówki, pieczone w prosie. Tak wygląda psaruszki pieczone w prosiaczek. Widzimy, aż drży całe mięsko. Za chwilę podejrzewam, że kolejkę ustawię. O, prezent! Żeby tutaj Marylka, bierz się za niego. Skonsumować. Rozprawiczaj go. Kto go będzie ciął? A, tu Polskę. Tak? Pani widzę, dobrze. Poczekaj, Krzysiek, ja zaraz zawołam wszystkich, żeby zerknęli. Przyjmy sobie to, a za chwilę rozpocznie się kolejny konsumpcji. Widzimy chętnych do konsumpcji się zbiera coraz więcej. Czekamy, aż pani, która będzie kroiła za chwilę podejdzie. Rozpocznie się dzielenie tego proszeczka. No i widzimy, rozpoczęło się kolejne dzielenie proszeczka. Każdy swoją porcję otrzyma. Majówka trwa, zobaczymy, czy rzeczywiście będzie tak, jak Wojtek mówił. Dla mnie tak oczywiście nie będzie na to. Ja nagrywam. Widzimy, ubywa prosiaczka. On jest wygoniony fasztem z kasza, z czym jeszcze? Warzywa jest. Widzimy, panie, skóry z zewnątrz. Teraz go kroją. Miejmy nadzieję, że kiedy będzie podczas finału, będzie jeszcze więcej ludzi, będzie przede wszystkim bardzo dużo. Ja całą rodzinę przyjmuję. Tutaj widzimy, że raz to nie przyjadę, tylko tutaj zjeść prosiaczka, strągasz i sielawę, ale też do pracy. I widzimy tutaj, teraz akurat trwa przyjmowanie gołębi. To co pokazywaliśmy wcześniej w Sikotri i Kombi. Tak. I dostają też od razu strzała tutaj od Rafa. Co to ten? To ta sama dwójka. Tak, Lumbi 2. Co? Także Raf taką szczepę. Taką marigłę właśnie widzimy specjalną z Holandii, z Belgii przywieziona. Czym się dojeżdżała, to ona się wygięła. Ja myślałem, że ona się wygięła. Ona jest wygięta. Jest okej. Dobrze. Także młode gołębi są przyjmowane. Takiemu czemuś pod... Jak jest zapamiętany? Czy to jest Holender? To dział biskupiec. Od Holender, od dział biskupiec. To jest 230. To jest po prostu tego podobny, czy podobne? Tak. Ktoś ma z Nużyna. Nie, bardzo dobry gołąb. Czy dobry, to nie wiemy, bo nie jedliśmy jeszcze. Zostawiam swoim korzystwem. Okej, działam, nie? Mówi, że jest bardzo młody, ale ładny. A powie, czy będzie latał, czy nie. Nie, one latają te gołębie. To nie to, że nie latają. Ja jeszcze nie. Ale z lotu jeszcze nie wraca. Dziewczyny tutaj nam ponagrywaj, chłopaku, wszystko. W oddziele bardzo dobrze latają. To Sylwka żona, to kolega z Białego Stoku. Białystok.
Ochraniasz Biedronki! Wojciu, a co chcesz? Dobrze. Oddział 012 Białystok, tak? Tak. Czy ile? 012. Hodowca Krymki Polskiej Wywrotka Mazurskiego. Niż Polski. Niż Polski w Krymce. Czyli Wywrotki w Wywrotce. Ty. A, w Wywrotce Wojtek czasem też się wywraca. Ale kolega ma też gołębie pocztowe? Nie, ma chęć. Rafał obiecywał mu dać dwa w prezencie. No i tutaj na imprezie spotykamy hodowców z różnych oddziałów, między innymi jest kolega z oddziału 013 i koleżanka z jakiego oddziału? 44. Zero ile? 44. I oddział jak to... Co się wyjdzie? Spokojnie. Kolega z wieści, to nie musimy przedstawiać, oddział 04, kolega jaki oddział? To jest 013. Dobrze, to teraz tu zapytamy się oddział 013, ilu hodowców liczy? To gościu. 86, tak gdzieś się... Aktywnik, tak. Ale widzę, z oddziałem do sprawienki z mistrzynią ciężkę spółki. Basia, co? Nie wygrę, no. Nie wygra. Basia. Ale jak mi się udało wygrać, to wygrywa tam oddziale. To jest twój inny oddział. Ale wygrywa tam u siebie. Nie, bo ja już w sekcji wygrywa kadzidło, tak. A kolega, jak się nazywa? Stachelski Tadeusz. I mistrzem jest oddziału. Mistrzem oddziału, jestem supermistrzem. Jestem w regionie, mam najlepszą zamieszkę. Jestem po prostu, no, drugi rok jestem mistrzem młodych w kategorii B, w kategorii C. Jestem wicemistrzem. Tak, na wspólny gołębie dam trzy gołębie. Tak. To jest taka drużyna, bo tu jest chyba drużyna 5 ma liczyć, tak? Tak, ale z kolego żeśmy się złożyli i 6 gołębi żeśmy dali. Tak, razem 6 gołębi. Tak. To nie jest tak, sukcesy wcześniej jakiś kolega miał na wspólnym gołębiu, czy nie? Na wspólnym gołębiu pierwszy raz dałem trzy gołębie, tak. Blisko, bo to blisko, tak. 20 parę kilometrów. Tak, i dlatego dałem te trzy gołębie, nie? A zobaczymy, jak to się to wszystko ułoży, no, możemy i dalej tam będziemy dawać te gołąbki. A czy w oddziale już mieliście lot w tym roku jakiś? No w tym? W tym roku. W tym roku lot pierwszy. Tak? No to miałem 6 gołębi w 10 sekund. Prawdę, ale był już. Wszystkie pierwsze mieliśmy los z Ostródy, no był lot udany, nie? Słyszymy muzyka tutaj grana, także musimy pomału kończyć, bo nas zagłusza, tak?